Państwa serdecznie na konferencji prasowej, w której udział wezmą pan Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy panie ministrze. Pan minister Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Dzień dobry. Dzień dobry panie ministrze. Pan Marek Lidzyk, wiceprezydent miasta Gdyni. Dzień dobry Państwu. I pan Marek Kuczyński, radny miasta Gdyni. O zabranie głosu poproszę pana ministra Grzegorza. Witam serdecznie, szanowni państwo. Każdy samorząd czeka na wizytę ministra, szczególnie tego ministra, który ma jakieś dobre wiadomości odnośnie nowych środków finansowych na inwestycje. Wiemy doskonale, że samorządy oczekują tych inwestycji i bardzo często chcą, aby w różnych sytuacjach, które mamy w tej chwili do czynienia, szczególnie tej po-covidowej, w tej trudnej sytuacji ministerstwo, również nasze, czyli Ministerstwo Funduszy, pojawiało się z dobrymi wiadomościami. I tak staje się również tym razem. Otóż, szanowni państwo, mogę ogłosić również tutaj w Gdyni, że przeznaczamy dodatkowe 25 milionów na województwo pomorskie, z czego część tych środków finansowych właśnie trafi tutaj do Gdyni. Będą to środki finansowe na modernizację i zakup nowego taboru oraz modernizację komunikacji miejskiej. Będziemy mogli za te środki sfinansować, współfinansować zakup właśnie nowoczesnych autobusów, trolejbusów, a gmina będzie mogła również przesunąć część tych środków na te potrzeby, które w tej chwili posiada. W ramach ZIT-u oczywiście będziemy mogli również mówić o 17 milionach, które ZIT w ramach swoich możliwości będzie przesuwał pomiędzy miastem Gdańskiem a Gdynią, a do Gdyni trafi z pewnością 8 milionów, które już dzisiaj możemy przekazać, jest przeznaczone na nowe inwestycje. Nasze ministerstwo to również Ministerstwo Polityki Regionalnej, w związku z tym jako minister funduszy i polityki regionalnej chciałbym również zachęcić wszystkich włodarzy do tego, aby jeżeli są takie potrzeby, zwracali się również do nas. Nie jest możliwe, abyśmy sprostali wszystkim oczekiwaniom samorządu. Wiemy, że te oczekiwania są duże, ale dysponując środkami europejskimi, a głównie takim okresie, jak jest w tej chwili, czyli końcówce roku, możemy w pewien sposób też zmieniać kierunek tych środków finansowych. Wiemy, że niektóre z samorządów nie zdążyły wykorzystać środków finansowych i właśnie z tych oszczędności możemy robić dodatkowe transze, pule na dofinansowywanie projektów, tych, które już funkcjonują, lub na często zupełnie nowe projekty, które w tych gminach się pojawiają. Warto również dodać, że w ramach polityki pana premiera Mateusza Morawieckiego, czyli polityki zrównoważonego rozwoju naszego kraju, te środki europejskie trafiają z jednej strony do dużych aglomeracji miejskich, tak jak to mamy tutaj dzisiaj możliwość pokazać, ale trafiają również do mniejszych miejscowości, a często i do wsi. W ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko staramy się, aby te środki w miarę sposób równomiernie rozdysponować pomiędzy tych wszystkich samorządowców, których tych potrzeb mają bardzo dużo. Wiemy doskonale również o tym, że pan premier ogłosił tarczę, która ma chronić nas wszystkich przed inflacją. Ona będzie oczywiście miała funkcjonować w ramach trzech obszarów. Mówimy tutaj o energii, o paliwie i o cenach żywności. Myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje wszystkie potrzeby i postulaty mieszkańców, którzy sami się do nas zgłaszają. Po prostu słuchamy obywateli. A na koniec chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim tym, którzy skorzystali dotychczas z środków finansowych w ramach wsparcia naszego programu rządowego, czyli Polskiego Ładu. Te gratulacje składam oczywiście na ręce dzisiaj pana ministra infrastruktury Marcina Horały i pana radnego, którzy zabiegali o te środki finansowe, ale oczywiście warto też pogratulować władzy samorządowej. Proszę pogratulować panu prezydentowi za to dobre wydatkowanie środków europejskich. Muszę powiedzieć, że są gminy, którym, tak jak powiedziałem, nie udało się tych środków europejskich w Polsce wydatkować. Dzięki temu możemy przekazywać te środki europejskie na inne miasta, gminy, więc tutaj dzisiaj to dobre wiadomości, ponieważ udało się w ramach naszych oszczędności przekazać dodatkowe środki finansowe na wsparcie dla samorządu właśnie po to, aby służyły one przede wszystkim mieszkańcom, bo przecież dla nich wszyscy, tak jak tutaj stoimy, czy jako ministrowie, czy pan prezydent, czy pan radny, wszyscy samorządowcy, właśnie dla nich wszystkich to robimy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie ministrze. O zabranie głosu poproszę pana ministra Marcina Horałę.
Dzień dobry, szanowni państwo. Ja zawsze się cieszę, kiedy mogę na Pomorzu uczestniczyć w przekazywaniu czy środków, czy informacji o przyznaniu środków na różnego rodzaju inwestycje. I tak jak ostatnie kilka razy to były okazje, gdzie spotykaliśmy się, czy to na przykład w powiecie kościerskim, czy kartuskim, czy puckim, i mówiliśmy przede wszystkim o tych inwestycjach, które dotyczyły mniejszych gmin. Tam potrzeby są ogromne, braki takiej elementarnej infrastruktury, utwardzonych dróg, kanalizacji. To szybko udaje się nadrabiać. Choć oczywiście i z tamtych puli też większe miasta pomorskie korzystały, no chociażby z ostatniego rozdania programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Największym beneficjentem na Pomorzu było miasto Gdańsk, ponad prawie 90 milionów i miasto Gdynia ponad 30, prawie 40 milionów złotych. Ale dzisiaj informujemy o programie, który dotyczy podziału środków unijnych, ale tych, które są dzielone na poziomie rządowym w projektach, którymi zarządza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, i z tego to projektu dodatkowe pieniądze dla Gdańska i dla Gdyni. Co najmniej 8 milionów złotych dla Gdyni na projekt rozbudowy komunikacji publicznej. To rzecz szczególnie ważna. Ten projekt już się toczy. Jego elementem jest chociażby przebudowa węzła na Placu Dworcowym, przy dworcu SKM Chylonia, szczególnie mi bliskim, bo tam, jak państwa część pewnie wie, bardzo blisko, wiele lat mieszkałem na Chylonii. A te dodatkowe środki dzisiaj pozwolą, żeby chociażby w ramach tego projektu dokonać, czy sfinansować dodatkowe zakupy taboru elektrycznych autobusów czy trolejbusów. Tak jak tu dzisiaj stoimy na pętli, jeżdżą tutaj autobusy, trolejbusy, no to widzimy, że jak jeszcze czasem trafi się taki spalinowy, no to nas tu zagłusza i mamy problem podczas również naszej konferencji. A mieszkańcy, którzy mieszkają na przykład w miejscu, gdzie takie autobusy jeżdżą, no to mają problem codziennie. To jest też kwestia zanieczyszczenia powietrza. Dzięki tym dodatkowym środku będzie można przyspieszyć proces wymiany taboru na ekologiczny, szybki, cichy, wygodny dla mieszkańców. Także tak jak mówię, to również dla mnie osobiście jako gdynianina bardzo dobra wiadomość i chciałem bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Grzegorzowi Pudzie za to, po pierwsze, że urzędnicy w ministerstwie no, przychylili się do tych projektów, uznali je za słuszne, zdecydowali o przekazaniu tych dodatkowych środków, ale też, że pan minister pofatygował się tutaj do nas, żeby osobiście o tym poinformować. Jeszcze raz bardzo dziękuję i już wkrótce dzięki tym środkom europejskim, nad którym rozdziałem czuwa rząd, będziemy mieli w Gdyni więcej autobusów elektrycznych i trolejbusów. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, panowie ministrowie, panie radny, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za tą miłą informację. 8 milionów złotych, kolejne 8 milionów złotych, które zostało przeznaczone na inwestycje w naszym mieście. 8 milionów złotych pochodzące ze środków Unii Europejskiej. To dla nas naprawdę bardzo dobra informacja. My jako miasto Gdynia bardzo często korzystaliśmy i mam nadzieję, że będziemy korzystać ze środków europejskich. Chociażby tutaj obok zaraz nas już niedługo rozpoczynamy inwestycję, która również jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, czyli przebudowa ulicy Nowowicznińskiej. Jesteśmy w ogóle, tak można powiedzieć, takim centrum dzisiaj inwestycyjnym naszego miasta, ponieważ zaraz obok mamy dużą inwestycję realizowaną w ramach węzła S6. Obok realizujemy ogromną inwestycję dotyczącą węzła Karwiny. Natomiast te 8 milionów powoduje, że będziemy mogli zakupić kolejne autobusy i kolejne trolejbusy, które właśnie po skończeniu tej inwestycji będą mogły jeździć na buspasach, które będziemy realizować. Miasto Gdynia jest miastem, które realizuje bardzo dużo inwestycji. Cieszymy się z tego, że jesteśmy w ścisłej czołówce miast w Polsce, które pod względem przeznaczonych środków z budżetu miasta jest w ścisłej czołówce pod względem wysokości tych środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Szanowni państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję i korzystając z okazji, panie ministrze, ja serdecznie zapraszam jeszcze do Gdyni z takimi informacjami. Dziękuję bardzo. Szanowni panowie ministrowie, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, to dla nas bardzo, ale to bardzo dobra informacja, zresztą już kolejna w ostatnim czasie. Tylko przypomnę, że z rządowej rezerwy subwencji ogólnej do Gdyni popłynęło 9 milionów złotych, z rządowego funduszu inwestycji lokalnych 38
i również w ostatnim czasie 35 milionów z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. To dla nas bardzo dobra informacja, ponieważ nasze miasto tych pieniędzy po prostu potrzebuje na inwestycje i każda złotówka, która płynie dodatkowo od rządu, oprócz tych funduszy, które są przewidziane w budżecie ze strony rządowej, wpływają na polepszenie komfortu naszych mieszkańców. Dzisiaj dziękujemy za to, że popłynie właśnie na komunikację, która tak w naszym mieście się dobrze, prężnie rozwija, a dzięki temu będzie się rozwijała jeszcze lepiej i miejmy nadzieję, że skorzystają również na tym pracownicy komunikacji miejskiej, ale również pasażerowie. Dziękuję bardzo.